Tego roku już po raz drugi przeżywaliśmy Urszulańskie Dni Młodych w Poznaniu. W tym roku, który ogłoszony został Rokiem Wiary, hasłem naszego spotkania były słowa Powrót do Wiary. Jak zapewne też wszyscy wiecie, w całym Kościele przeżywamy Rok Wiary, który jest dla nas zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa. Cieszę się Waszą obecnością i życzę, aby te dni przeżywane razem z Jezusem i we wspólnocie z naszymi siostrami i braćmi pomogły nam pogłębić naszą wiarę i przyjąć bardziej do Pana Boga. Na spotkanie przybyło prawie 280 osób, a więc było nas więcej niż rok temu. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z Rybnika. Nie zawiodła także młodzież z Wrocławia. Tarnowa, Polanicy Zdroju, Lublina, Nałęczowa oraz oczywiście gospodarze spotkania Młodzież z Poznania. Na drugie Urszulańskie Dni Młodych przyjechało także wiele osób z różnych miejscowości, niezwiązanych jeszcze w żaden sposób z siostrami urszulankami. Piątek przeżywaliśmy pod hasłem Zostań bohaterem swojej wiary. Nasze modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył główny duszpasterz naszego spotkania, ksiądz Radosław Siwiński. Duchem Świętym to nasze spotkanie. Po mszy świętej odbyło się pierwsze spotkanie z człowiekiem wiary. Postać świętej Anieli Merici, założycielki sióstr urszulanek, przybliżyła nam siostra Agnieszka Młynarczykowska. Wieczorem modliliśmy się o pomnożenie naszej wiary podczas nabożeństwa Drogi z Bohaterami Wiary. W przeżywaniu tej modlitwy pomagała nam Wspólnota Żywych Kamieni z Wrocławia, która w artystyczny sposób przedstawiła dzieje historii naszego zbawienia. Nie bądź leniwy w wierze. Pod takim hasłem przeżywaliśmy drugi dzień spotkania. W tym roku, oprócz wsłuchiwania się w Jego Słowo i rozpoznawania Jego woli, chcieliśmy także działać. Dlatego też w sobotę poznawaliśmy, czym jest żywa wiara i jakie mogą być uczynki z niej wypływające. Rano temat ten pomagał nam zrozumieć ksiądz Radosław Siwiński w konferencji Jak rozpoznać żywą wiarę. Ale po prostu dają świadectwo tego, że należą do Boga. I słuchajcie, tego najbardziej dzisiaj brakuje. Przed południem odbywały się spotkania i praca w grupach. Każdy z uczestników należał do jednej z grup wolontaryjnych, misyjnych lub ewangelizacyjnych, w których prowadzący opowiadali o swojej działalności i o tym, jak w konkretnych formach pomocy drugiemu człowiekowi i służeniu Bogu możemy wprowadzać swoją wiarę w czyn, tak aby nie była martwa. Przeżywać wiarę właśnie w takiej radości i w tym, że wszystko można Bogu ofiarować i w każdej sytuacji można z Nim być.
A jeżeli chodzi o misję, no to właśnie ojciec zaznaczył, że najważniejsze jest to, że misje są zawsze, wszędzie i że każdy z nas jest do misji powołany, ponieważ zostaliśmy powołani podczas chrztu. Bardzo cieszyło mnie, że nie tylko mogłam podzielić się właśnie doświadczeniem z mojego wyjazdu do Tanzanii, ale również mogłam usłyszeć koleżanki, które były właśnie w Indiach i Paragwaju. Poszerzyło mi tę perspektywę i rzeczywiście na pewno też otworzyło mnie właśnie na nowe, kolejne doświadczenia. Nasza grupa była grupą bardzo radosną. Można powiedzieć, głównym gościem tej grupy był ojciec Sylwan. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, ale nie to było najistotniejsze. Myślę, że to był sposób wyrażenia radosnej wiary, ale też taki sposób, który gdzieś wypływa od zewnątrz. Tam każdy mógł się poczuć prawdziwy, ale najważniejsze to, że widzieliśmy człowieka wiary i mogliśmy z nim pobyć troszkę i też usłyszeć taką krótką historię jego życia, ale też i jego posługiwania. Jesteśmy wspólnotą żywych kamieni. Naszym charyzmatem jest ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego poprzez formy twórcze, poprzez formy teatralne, poprzez też muzykę. Każdy też ma jakiś swój sposób odbierania wiary, też jakiś sposób odbierania Słowa Bożego i też jakiś sposób głoszenia tego Słowa. Więc myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko przyjmujemy przez obrazy, to jak my to staramy się robić, trafia to właśnie do dużej części osób. I myślę, że to, że pokazujemy innym, że można w ten sposób głosić Słowo Boże, to też pomaga innym właśnie znaleźć jakiś środek wyrazu, taki, żeby trafić do drugiego człowieka, żeby dać świadectwo po prostu o sobie i o tym, co Pan Bóg nam daje. Dom Miłosierdzia, który powstaje właśnie w Koszalinie, jest takim jedynym domem, tak myślę, na dzień dzisiejszy w Polsce. Jest to dom Jezusa. Pan Jezus kiedyś dał nam takie pragnienie w sercu, żeby był to dom, który będzie otwarty 24 na dobę, na potrzeby ludzkie. Przede wszystkim to właśnie Pan Jezus jakby dopomaga czy ulecza, bo bardzo dużo osób do nas przychodzi z takimi problemami dnia codziennego, nie? Żebyśmy mogli, że w czymś pomogli, czy wcale to nie są jakieś osoby biedne, które potrzebują powiedzmy jakichś tam materialnych środków, czy pieniędzy, czy jedzenia, ale na przykład chwilę rozmowy, czy porady, czy po prostu jakby ktoś nie widzi sensu swojego życia i jakby chce go odnaleźć. Po południu każda z grup podzieliła się z innymi swoim doświadczeniem spotkania z przedstawicielami różnych grup, wspólnot, fundacji i stowarzyszeń. Podczas tego zebrania dowiedziałem się wielu przydatnych rzeczy, takich jak, że silna wola oraz to, co mamy w swoich sercach, może przełamać lęk na przykład przed odlotem na inny kontynent, gdzie nie znamy języka. W jaki sposób można pogłębić swoją wiarę, czy pogłębić swoje doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, to między innymi poprzez wolontariat. Wolontariusze tej fundacji są oczywiście potrzebni, bo oprócz tych ludzi, którzy przeznaczają jakieś środki finansowe na działalność tej fundacji, czyli sponsorów, wolontariusze wkładają ogrom pracy, która jest no, oczywiście bezpłatna, ale mają ogromną nagrodę za tą pracę w postaci radości, jakie niesie spełnienie marzenia dziecka. W sobotę mogliśmy również poznać kolejnego człowieka wiary związanego z siostrami urszulankami. Błogosławioną Marię od Wcielenia, urszulankę, pierwszą misjonarkę Kanady. Jej życie i działalność zaprezentowała nam siostra Daria Klich z Wrocławia. Warto wspomnieć, że nie był to jedyny misyjny aspekt drugiego dnia naszych urszulańskich Dni Młodych. Już od piątku byli z nami szczególni goście. Ojciec Silvanus i kleryk Arsen, którzy prowadzili grupę misyjną. W sobotni wieczór wraz ze swoim zespołem przygotowali także dla nas misyjny koncert. Wiara wyznawana i wyśpiewana po afrykańsku.
było naprawdę goręcej niż w samej Tanzanii. Amani, furaha i upendo to za mało, by wyrazić to, co się działo. Jak wiadomo, urszulańskie Dni Młodych to czas radości i wartościowego działania, ale przede wszystkim okazja do spotkania się z Bogiem żywym. Sobotni wieczór był dla nas także wieczorem wyjątkowym. Przeżywaliśmy bowiem nabożeństwo powrotu do wiary, podczas którego odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Po nabożeństwie adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w czasie nocnej adoracji. Trzeciego dnia naszych urszulańskich Dni Młodych obchodziliśmy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Hasłem tego dnia było słowo wierzę. Wysławialiśmy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i podczas wspólnej Eucharystii dziękowaliśmy za dar naszego spotkania. Po Eucharystii wysłuchaliśmy świadectw uczestników i dziękowaliśmy sobie nawzajem. Przeżywanie tych wspaniałych dni, czasu modlitwy i naszego powrotu do wiary, upiększała Schola Urszulańskich Dni Młodych, którą w tym roku prowadzili kompozytorzy i muzycy pan Paweł Bębenek, pan Hubert Kowalski, pani Maria Krawczyk oraz siostra Monika Tropper. Pełni wiary uczyli nas, jak śpiewem wychwalać Pana Boga i pomagać innym się modlić. To był mój pierwszy raz na Urszulańskich Dniach Młodych. Przyjechałam z Wrocławia dzień wcześniej, żeby brać udział w scholi. I co bardzo mnie ucieszyło, schola była prowadzona profesjonalnie w porównaniu do innych dni młodych organizowanych przez inne siostry, księży. Naprawdę to było bardzo na poziomie, co ucieszyło mnie. Dużo było ćwiczenia, dużo ćwiczyliśmy, dlatego pieśni naprawdę wychodziły bardzo dobrze, co też pomagało każdemu w modlitwie. Wszyscy intensywnie modlili się, podnosili ręce do góry. To było dla mnie niesamowite, bo pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. Jestem pierwszy raz na UDM-ach. Bardzo mi się podobało. Wiele pozytywnych ludzi, pozytywna kadra. I bardzo pozytywne emocje, bardzo to przeżyłem. Ogólnie bardzo fajnie, bardzo się podobało, bardzo takie mocne przeżycie i bardzo, naprawdę warto tutaj przyjechać. Tak, bardzo dużo wspaniałych ludzi i świetne doświadczenie z Bogiem i z drugim człowiekiem. Na pewno to nie był czas dla nas, który był stracony. I to, co się tutaj nauczyliśmy razem z księżmi z Tanzanii, jak i z siostrami, i że to wszystko, co nam powiedzieli, wprowadzimy w życie na co dzień. Ufamy, że wszystko, cokolwiek Pan Bóg dokonał w tych dniach w naszych sercach, będziemy zachowywać i strzec, tak jak nasi ojcowie i przewodnicy w wierze strzegli powierzonego im daru wiary. Za wszystko, czego Pan Bóg dał nam doświadczyć w tych dniach, Bogu samemu chwała. Soli Deo Gloria. Świetne spotkanie. Spotkanie tam, gdzie czujemy się obecności Ducha Świętego po prostu w
uwielbialiśmy, tak dzisiaj uwielbiali, tak wspaniałe, niepowtarzalne. I to jest w Polsce.